Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Naszym gościem jest Zbigniew Giżyński, profesor, poseł, kandydat do Sejmu, historyk także, co będzie ważne. Dzień dobry Panu. Kłaniam się, dzień dobry. A mówię, że będzie ważne, że jest Pan historykiem, ponieważ chciałem zacząć od tego, co się wydarzyło w Kanadzie. Wołodymyr Zełenski bił brawo, owacje na stojąco Panu, który był w 14 dywizji Waffen-SS. I Zełenski jest z pochodzenia Żydem. Cały świat jest przerażony, oburzony. Jak to można ocenić? Co się dzieje? Bo jeszcze jedno, co jest chyba niezwykle ważne. Zełenski w tej chwili dał paliwo Rosjanom. Rosjanie mówili, że Ukraińcy to faszyści i trzeba walczyć z faszyzmem. Wszyscy mówili, puchnij się w głowę. A tu się okazuje, że pan Wołodymyr robi takie rzeczy. To jest potworny błąd prezydenta Ukrainy. Nie pierwszy zresztą w ostatnim czasie, który popełnia. W dużej mierze trochę marnotrawi ogromny potencjał, jaki zdobył na arenie międzynarodowej swoją bezkompromisową postawą i walką z Rosją, z Putinem, gdy rozpoczęła się wojna. Wtedy był pewnego rodzaju natchnieniem wszystkich tak zwanych wolnych narodów świata, które widziały w nim męża stanu bezkompromisowo walczącego swoją ojczyznę o to, żeby nie zostać podbitym przez inny kraj. Ale posługiwanie się przez niego, ale także przez Ukraińców tego rodzaju wzorcami osobowymi, których nie brakuje w historii Ukrainy, podczas gdy mają także piękne postacie swojej historii, do których mogliby sięgać, jest rzeczą niezrozumiałą i myślę, że ten ogromny wysiłek przede wszystkim ukraińskich żołnierzy, bo przecież to nie Zełenski tam biega z karabinem, choć oczywiście stylizuje się na takiego zawsze na zielono, w moro, żeby tak pokazywać, że jest wojna, no ale to nie on na wprost naraża swoje życie. I to jest ogromny błąd, który robi, nie pierwszy w ostatnim czasie. Pytanie brzmi, czy on wiedział, czy nie wiedział, czy zrobił to intencjonalnie, czy w natłoku różnych zdarzeń mu to się po prostu przydarzyło? No, ja nie chcę mi się wierzyć, żeby nie wiedział. No, to nie jest tak, że się nie wie, kim jest weteran z okresu II wojny światowej, który walczył z Rosjanami w czasie tej wojny. No, jeżeli został nazwany bohaterem Ukrainy i Kanady. Jeżeli, no, ja myślę, że to jest szokujące także dla lewicowego establishmentu Kanady. Zdaje się, że tam brał w tym udział także premier Trudeau, socjalista. Tak, tak. Brawo. Okazuje się, że socjaliści znów się zbratali z narodowymi socjalistami, tymi z II wojny światowej i znów razem działają. Nie, no to jest rzecz, która nie powinna mieć miejsca. To bardzo źle pokazuje pewne trendy, które w Ukrainie były silne. My sobie zdawaliśmy z tych trendów sprawę. To nie jest tak, że my jesteśmy jakimiś naiwnymi w Polsce. I powiedzmy może, bo nie wszyscy wiedzą, że Sąd Najwyższy Ukrainy uznał, że symbole SS Galicjen nie są zakazane i nie są nazistowskie. To jest szokująca rzecz. To jest szokująca rzecz. Ja tylko powiem jedną rzecz, bo to nie oni jest się tak, przebierają w te niemieckie faszystowskie mundury i czasem jeszcze paradują. To nie jest tak, że my sobie nie zdajemy z tych problemów sprawę. Zdawaliśmy sobie. Natomiast z naszej perspektywy oczywiście patrzymy na to, jak Piłsudski patrzył w latach 20. ubiegłego wieku, kiedy chciał niepodległej Ukrainy, bo ona oddziela Polskę od Rosji. Nam jest oczywiście Ukraina potrzebna. Natomiast ta Ukraina, jeżeli będzie tego typu symboli używała, to straci bardzo dużo ze swojego potencjału, który zdobyła. Będą przeprosiny? Nie wiem, czy będą przeprosiny. Wątpię, bo oni nie potrafią przepraszać. To nie są ludzie, którzy się zatarli szydami. No mój Boże, to już jest problem Zełenskiego, jak on sobie tam te relacje z nimi będzie układał. To jest z jego perspektywy także duży błąd, ponieważ oczywiście Izrael po cichu, ale wspierał Ukrainę, będąc w trudnej sytuacji ze względu na ogromną diasporę Żydów, którzy z Rosji przyjechali do Izraela. A my im trochę w tym pomogliśmy przez operację Most, niestety. Dokładnie tak, ale z drugiej strony dobra, no niech lepiej tam, im mniej Rosjan, tym lepiej. Więc jak się Rosjan pozbywamy i przerzucamy ich w inne zakątki świata, nawet do Izraela, to jest zawsze lepsze rozwiązanie. Jeszcze tych najlepszych poniekąd, no, najmądrzejszych. Powiedzmy, znaczy najsprytniejszych z całą pewnością. Ja nie zapomnę, przed wielu laty, bo do nas nie zawsze docierają tego typu historie, ale przed kilku laty, kilkunastu być może, doszło do skandalicznych zachowań właśnie w Izraelu, gdzie grupa młodych Izraelczyków dokonała pobicia
dosyć ortodoksyjnych Żydów z hasłami bardzo mocno antysemickimi i okazało się, że to są właśnie ci przybysze z Rosji, którzy kompletnie nie czuli w sobie tamtego genu izraelskiego, żydowskiego. Chętnie skorzystali z ustawy o prawie do powrotu, no bo lepiej mieszkać w Izraelu, w bogatym kraju niż w jakiejś tam biednej Rosji, to jeszcze gdzieś pod Uralem. W związku z tym oni oczywiście, czy ich rodzice pewnie przyjechali, ale wydaje się ciągle nie czuli Żydami. Mówił pan o tym, że Zełenski popełnił nie pierwszy błąd, ostatni błąd, który popełnił, który też obserwuje z dużym, no z pewną taką trwogą powiedziałbym. To ten błąd, który antypolska retoryka i retoryka, która każe mu zbliżać się do Niemiec. Szokująca rzecz. No, ja powiem tylko w ten sposób. Ten człowiek, gdyby nie Polska, już by nie żył. Bo to Polacy pomogli Ukrainie w momencie kluczowym. Niemcy w tamtym czasie zdaje się, że chcieli im trochę starych hełmów. Nie wiem, czy jeszcze nie właśnie tych, które kiedyś należały do SS Galicien. Pamiętam, pewnie pan też pamięta, że ambasador w Berlinie mówił, że usłyszał od Niemców, że nie ma sensu im pomagać, bo wam zostało kilka dni właściwie. No więc dlatego prezydent Ukrainy nie zdaje sobie sprawy z tego, że w ten sposób podcina gałąź, na której siedzi, bo my oczywiście tego pewnie nie zrobimy ze względu na to, że to jest w naszym interesie, bo tam pal sześć interes Ukrainy. Jak się jedni, jakby to powiedzieć, nasi wschodni sąsiedzi biją z drugimi, to jest dla nas duże zmartwienie, no ale większym by było, gdyby się próbowali bić z nami. Więc jak się tłuką między sobą, to niech tak robią nadal. Natomiast to, że oni się mogą skutecznie bronić, to było w dużej mierze dzięki temu, że byliśmy tutaj hubem transportowym. Jesteśmy. Jesteśmy nadal i... I będziemy. No, chyba że ktoś wpadnie na pomysł, żeby zacząć remontować pas startowy w Jesionce, bo czemu nie? Tak też można by było zrobić. Podpowiadał to, zdaje się, że jeden z polityków z opozycji nawet, znany ze swojego poczucia humoru, choć nie zawsze podzielanego przez nas. W każdym razie tym hubem transportowym będziemy nie dlatego, że tak bardzo kochamy Ukraińców, bo generalnie ich też tak znowu bardzo nie kochamy. Natomiast tylko i wyłącznie dlatego, że tam chcą wkroczyć ludzie, którzy są jeszcze gorsi od nich, a mianowicie Rosjanie. Ale jeżeli Ukraina chce budować na lata swoją pozycję międzynarodową, to musi poszukać innych wzorców, także w relacjach z Polską, niż ludzie, którzy walczyli w SS Galicien. A pan ma swoich wyborców po prawej stronie Wisły czy po lewej? Ja mam swoich wyborców po obu stronach Wisły i muszę powiedzieć, wie pan, że... Wie pan, do czego piję? Wiem, oczywiście. I muszę powiedzieć, że przyjechałem akurat z takiego miasta, które zostało w myśl tej koncepcji obronnej z czasów Donalda Tuska, koncepcji, która polegała na tym, że trzeba tak zostawić pół Polski Rosji na pożarcie, bo tam im się linie transportowe przeciągną, zajmą się, prawda, rabowaniem, mordowaniem, burzeniem i tym wszystkim, czym się Rosjanie zawsze zajmują, gdy wkroczą na jakieś tereny. Taka bucza na dużo większym obszarze. Tak, a my się schronimy za Wisłą, tam bliżej Niemiec i będziemy czekać, jak przyjdą nam na pomoc. Toruń, miasto, z którego przyjechałem, w ogromnej swojej większości leży po tej pechowej stronie Wisły, bo po tej, która miała zostać oddana Rosjanom, tylko tak zwany lewy brzeg byłby w tym zakresie w sytuacji nieco szczęśliwszej. Podobnie Grudziądz, podobnie Włocławek, inne miasta z mojego regionu. Natomiast w myśl tej koncepcji, żeby tak oddać sprawiedliwość Donaldowi Tuskowi i jego fatalnym pomysłom, miały być zrobione przyczółki. Czyli to miało być takie Mariupole, to znaczy bronimy się albo Bachmut, prawda? Wiemy, jakby to się skończyło i powiem w ten sposób. Ktoś, kto planował tego typu operacje, pokazuje, że nie przez przypadek, przez całe lata, jak rządziła Platforma Obywatelska, dziwnym trafem po wschodniej stronie Wisły mniej dróg budowano, mniej połączeń kolejowych, mniej mostów. Tego wszystkiego było tam absolutnie mniej. No bo jeżeli ktoś zakłada... Pewien polityk z Platformy Obywatelskiej mówił nawet o Polsce Wschodniej. No, w nie najlepszym kontekście. No więc jeżeli ktoś zakłada, że i tak jak będzie konieczność, to tę część się zostawia i ucieka na zachód, to pokazuje swoje prawdziwe intencje. To była polityka absolutnie niedopuszczalna. Fakt, że poza planami
które można powiedzieć, no tak, ale to było na okoliczność, jakby już wkroczyli, jakbyśmy sobie nie radzili, trzeba sobie jakoś szukać miejsc oparcia, ale pamiętajmy, że... A tam nie było chyba tego, że chcieli uciekać do Rumunii? Nie, do Niemiec. A, do Niemiec. Tutaj do Niemiec, my teraz jesteśmy po właściwej stronie mocy. Stało się, wypełniło się wielkie marzenie co niektórych podpowiadaczy historycznych, że jak są jedni i drudzy, to trzeba się z nimi dogadać i wtedy bylibyśmy, dogadali się z Niemcami. No, tylko, że to by oznaczało dla mieszkańców Torunia, ale także części Włocławka, Grudziądza, wielu, wielu innych miast Polski, także tej wschodniej, przede wszystkim Lublina, Rzeszowa, że tam by była Bucza, tam by był Irpień, tam by był polski Katyń. Bo my tak się posługujemy tymi miejscowościami z Ukrainy i tam rzeczywiście Rosjanie dokonywali zbrodni, to wszyscy o tym wiemy. Ale my nie musimy szukać przykładów, co robią Rosjanie, jak wkroczą na jakieś tereny i jak się zachowują w stosunku do mieszkańców, bo mamy z własnej historii przykłady bardziej chyba dla nas przemawiające. Mam nadzieję, że nie widział pan filmu Zielona Granica, bo ja proszę pana nie widziałem i obiecuję, że nie zobaczę. Nie widziałem i nie... Bardzo się cieszę, proszę pana, nie musimy kończyć tego wywiadu w związku z tym. Nie wybieram się na ten film, ale ja powiem w ten sposób, mniejsza o ten film, bo to jest tam jakaś pani reżyser, która, wszyscy wiemy, jakie ma poglądy polityczne, głosi od lat. I tyle. Ja już się dawno nauczyłem, że są ludzie w Polsce z tak zwanego świadka, czy też raczej półświadka artystycznego. Półświadek artystyczny. Tak, dobrze brzmi. Bo to trzeba rzecz nazywać po imieniu, no nie? To jakby to powiedzieć, żeby się za dobrze nie poczuli. Oni tak się zachowują i w ten sposób postępują ze sprawami Polski. Zresztą, jak sobie spojrzymy na lata stalinowskie, to przecież tego typu postawy tam się znajdowały. Ojciec tej pani też jest postacią wybitnie ciekawą. Kim był, bo nie żyje. Ojciec tej pani był porucznikiem Armii Czerwonej. Tak, dokładnie. A mama jako studentka donosiła na profesora Tatarkiewicz. No więc skutecznie. Ten genotyp coś tam pozostawia. Ale pomijając to, bo to jest jakaś tam pani, która niepoważnie w tym momencie wykorzystuje pewien swój talent, który posiada. Natomiast ja mam problem z tym, że na naszej granicy z Białorusią, która jest miejscem, gdzie jest prowadzona cały czas wojna hybrydowa, kiedyś była na większą skalę, zabezpieczyliśmy tą granicę, tam biegają z reklamówkami goście pokroju posłów Platformy Obywatelskiej, jak pan Sterczewski. To oczywiście śmiesznie brzmi, jak się podłoży pod tą muzyczkę Benny Hilla, jak on tam, prawda, się gibał na tej granicy. Ciekawe, jak uciekał strażnikom. Czy tam przyszedł pan Joński z tym drugim panem Szczerbą? Z śpiworami, czy była pani Ochojska i mówiła, że tam, prawda, trzeba koniecznie tych ludzi wpuścić. Pewna posłanka z mojego z kolei miasta krzyczała, żeby koniecznie ich wpuścić, potem przez pracę. Z kim są. Nie chciał pan powiedzieć nazwiska. Tak, bo po prostu nie nas szkoda tych ludzi reklamować. Bo to po prostu aż wstyd, że tego typu postawy się znajdują. I to jest pewien problem. Dla mnie olbrzymim problemem jest to, że ta pani robi nam potworny PR, czarny PR za granicami Polski. Tak, to prawda, tylko że ja powiem w ten sposób. Miałem okazję na forum ekonomicznym w Karpaczu prowadzić panel. Tam był dziennikarz z Die Welt, który był uczestnikiem tego panelu. Ja jeden jedyny raz sobie pozwoliłem na uwagę w stosunku do panelisty, bo staram się tego nigdy nie robić. Gdy ten pan powiedział, że my w Polsce to musimy mieć świadomość, że w Brukseli to nie mamy dobrej prasy i nie jesteśmy w odpowiedni sposób wdzięczni Niemcom za to, co nam dali ze swoich podatków po 2004 roku, bo przypomnijmy sobie, jak ta Polska wyglądała przed 2004 rokiem. Ja mu wtedy powiedziałem, krótko komentując to, co powiedział, przekazując głos kolejnemu paneliście, że Polacy mają świetną pamięć i doskonale pamiętają, w jakim stopniu zostawili Niemcy Polskę w 1945 roku. I może dlatego, nie chcę go martwić, ale opinia o Niemcach w Polsce jest dużo gorsza niż o Polakach w Brukseli. Poza tym wielu Niemców, z którymi się rozmawia, po prostu zaczynają nam zazdrościć tego, że mamy kraj, w którym imigrantów jest mało i że nie powodują mnóstwa kłopotów, żeby nie powiedzieć, nie popełniają przestępstw. Myślę, że po prostu najzwyczajniej w świecie zaczynają widzieć, że Polska jest krajem, który się dynamicznie rozwija. Niemcy oczywiście są krajem niezwykle zamożnym i bogatym, tylko że to jest pewnego rodzaju zmierzch imperium.
Dzisiaj mają kryzys gospodarczy, co wcale mnie nie cieszy, bo on się mamy na nas nimi, też odbije. Bo są, mamy z nimi kontakty handlowe. Tak, bo mamy kontakty handlowe. Ale o ile w Polsce, nie wiem, na przykład ilość przelotów samolotowych na przestrzeni ostatnich 8 lat, jak rządzi Zjednoczona Prawica, wzrosła dwukrotnie, to w Niemczech cały czas ona spada. I oczywiście to ciągle jest nieporównywalnie większa ilość, tylko tu mamy rynek rosnący, wschodzący, rozwijający się, a tam mamy zmierzch imperium, które jeszcze sobie na głowę bierze kolejne problemy. Tam ludzie prawie nic nie mają. Oni umierają wprawdzie dosyć najczęściej zadowoleni z życia, ale nic po sobie nie pozostawiając, bo to państwo z nich wysysa wszystko. My, nauczeni systemami, które grabiły, potrafimy gromadzić nawet jakiś mały majątek i paradoksalnie Polacy ciągle żyją na niższym poziomie jeszcze podkreślam, bo to się szybko zmienia, ale więcej posiadają, więcej mają, bo dbamy o to, żeby do kieszeni Polaków trafiało coraz więcej dóbr, a nie tylko, żeby to wyjmować. A to jest taka polityka Klausa Schwaba, też Niemca skądinąd. Chociaż... Jego słynne zdanie, nie będziecie mieli nic i będziecie szczęśliwi. I będziecie szczęśliwi. To jest cel, który sobie ten establishment tak zwany brukselski... Wszystko będzie miał Schwab. Tak. I to jest polityka, w którą się wpisuje pani Holland i to, że oni będą nas atakowali bardzo, bardzo zaciekle różnego rodzaju metodami. To, że u nas także będą mieli swoich kolaborantów. Boże, zawsze tak było. Kiedyś się... Myśli pan jakimś konkretnie o tych kolaborantach? A są tacy oczywiście w tak zwanych wolnych mediach, ale to już... Słyszałem właśnie, że odkodowano. Na czas wyborów pewna bardzo znana stacja prezentująca same kłamstwa całą dobę postanowiła się odkodować, żeby jakby to będzie się podzielić się tymi rewelacjami z wszystkim. Porozmawiamy o sondażach. Według zdecydowanej większości sondażów, właściwie wszystkich sondaży, PiS wygrywa wybory, ale nie jest w stanie rządzić samodzielnie. Mam nadzieję, że to się zmieni. Jeszcze przed nami prawie trzy tygodnie kampanii, więc wszystko zmienić się może. Miejmy nadzieję, że te wybory tak wygramy, że będziemy rządzić samodzielnie. Jeśli będzie inaczej, trzeba będzie szukać jakichś alternatywnych... Afera wizowa wam pomogła, zaszkodziła? Moim zdaniem pomogła, bo wszyscy zobaczyli. Pomogła. Tak, ale oczywiście, bo przede wszystkim, jeżeli problemem jest to, że gdzieś tam podobno za łapówki paru gości wpuściło 200 parę osób i to jest takie wielkie halo, natychmiast wykryły to służby, pokazały to. Druga strona włączyła narrację 250 tysięcy. No tak, ale im się zawsze zera nie zgadzały, prawda? Mówimy o ludziach, którzy rządzili Polską przez 8 lat, nie było pieniędzy na kwotę wolną od podatku większą, nie było pieniędzy na to, żeby młodzi ludzie do 26 roku życia nie płacili podatków, nie było na wyższe emerytury, które wzrosły za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy w sposób znaczący. Ja wiem, jak to jest, bo moja mama i teściowa, które mają dzisiaj urodziny, tak się składa. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. To proszę przekazać. Przekażę, jak najbardziej już to robiłem, bo to dla mnie też ważna data. 18 lat temu pierwszy raz w ich urodziny zostałem zresztą posłem. W każdym razie one miały emeryturę, które nie wynosiły nawet 1000 zł, gdy zaczynał rządzić PiS. To było około 900 zł. Dzisiaj to jest prawie 1700 zł. To oczywiście nadal jest mało do ręki, ale to jest znacząco więcej niż było. I takich przykładów, że się nagle pieniądze znalazły, jest wiele, natomiast tamtym ludziom się nigdy zera nie zgadzały. W związku z tym to, że im się 250 i 250 tysięcy myli, to jest najmniejszy problem, bo to jest tylko frazeologia, propaganda. Największym problemem to było to, że pan Rostowski mówi, że no nie ma i nie będzie tych pieniędzy. Pieniędzy z szemdem. No, generalnie język polski nie był jego najmocniejszą stroną, ale to jest najmniejszy problem. Mieliśmy wielkich polskich patriotów, którzy słabo mówili po polsku, książę Józef Poniatowski, czy chociażby Aleksander Prystor. Problemem to było to, że on nie tylko polszczyzną się nie potrafił posługiwać w sposób właściwy, ale przede wszystkim ekonomią i matematyką, a na tym się powinien znać, bo był wicepremierem i ministrem finansów. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Zbigniew Giżyński był naszym gościem. Jeszcze raz dziękuję. Kłaniam się.